tej strony Auto Marian, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną auto niemieckiej marki Volkswagen. Bardzo wyjątkowy, pierwszy retro styler w Europie. Samochód, który na pewno wyróżnia się, jeśli chodzi o produkty tej marki pod względem stylistycznym. Pogoda mnie dzisiaj nie rozpieszcza, co prawda ptaszki pięknie śpiewają, ale musiałem się schować pod wielkim drzewem, żeby chronić sprzęt. Ale myślę, że nawet w takich warunkach będę w stanie Wam coś ciekawego o tym samochodzie opowiedzieć dzisiaj. Jedziemy z tematem. A czymże jest ten retro styling? To jest po prostu stylistyczne projektowanie auta, tak by nawiązywało swoim wyglądem do samochodów, do produktów dawnej motoryzacji. I tutaj w tym przypadku mamy oczywiste nawiązanie do najsłynniejszego Volkswagena w historii tej marki, najdłużej produkowanego, a także najliczniej produkowanego auta na świecie. Powstał w liczbie 21 milionów egzemplarzy i był produkowany od właśnie 1938 roku do roku 2003, kiedy to w lipcu właśnie z Meksyku, z fabryki Volkswagena zjeżdżały ostatnie egzemplarze. Volkswagena u nas zwanego jako Garbusa, w krajach anglojęzycznych jako Beetle, a w Niemczech jako Kafe, a był to po prostu Volkswagen Typ 1 albo Volkswagen 1200, 1300, 1600. Myślę, że i tak nasza Polska była najfajniejszą nazwą, bo nie wiem dlaczego tamten pojazd miałby się kojarzyć komuś z jakimś robalem. Po prostu był garbatym garbusem i słusznie tak został w Polsce przezwany. Niemniej jednak ten samochód jako nowa wersja nie odziedziczył nazwy po najfajniejszej ksywce, jaką miał na świecie, czyli nie był to nowy Garbus albo New Garbus, tylko właśnie New Beetle, czyli nowy żuczek. Produkowany od 1998 roku aż do roku 2010, czyli 12 lat utrzymywał się na rynku. W tym przeszedł jeden drobny lift i jeden taki większy lift. Praktycznie z zewnątrz się nie zmieniał, poza zderzakami, lusterkami i tak dalej. Do końca swojej produkcji wyglądał cały czas tak samo i wyglądał moim zdaniem całkiem świeżo. Dlatego też być może na fali popularności tego samochodu już w tej chwili na rynku jest jego druga generacja tego New Beetle'a, tylko już nie nazywa się New Beetle, tylko nazywa się po prostu Beetle. I to jest jeden chyba z bardziej śmiałych projektów Volkswagena, bo wiadomo, te auta są znane raczej z tego, że mają nudną stylistykę. Z jednym wyjątkiem, jakim było Corrado. Jeśli chodzi o wygląd tego samochodu i całą jego stylistykę, no to te nawiązania są oczywiście widoczne z każdej strony. Wypuklony dach, nadkola szerokie tutaj z przodu, z tyłu, także kształt świateł, te krągłości świateł, kształt samego tyłu oczywiście też jest nawiązaniem do wyglądu słynnego Garbusa. Tak naprawdę jego poprzednik był produkowany w momencie, kiedy już teoretycznie ta wariacja, ten następca, ten nowy Beetle był na rynku sprzedaży. Tutaj, jak przystało na współcześnie produkowane auto, na bazie Golfa 4 i po nim też odziedziczył praktycznie całą mechanikę, łącznie z zawieszeniem i silnikami. Nie mamy silnika chłodzonego powietrzem typu boxer z tyłu, tylko jest on umieszczony z przodu, a tutaj jest bagażnik, a nie tak jak było w przypadku Garbusa. Szybki luk jeszcze do przodu. Z przodu, jak widać, też są te nawiązania do Garbusa, kształt maski, kształt świateł. Nie był pierwszym retro stylerem na świecie, ponieważ na początku lat 90. Chrysler wypuścił coś a la Hot Roda, czyli Chryslera Prowlera. Potem, nawet równolegle, można powiedzieć, Nissan produkował coś na kształt małego autka z lat 50. i to był Nissan Figaro, który pod spodem był zwykłą mikrą, a na zewnątrz właśnie takim starym autem. Japończycy zresztą nawet na bazie drugiej generacji mikry też produkują coś na kształt auta z lat 60. I jego sukces rynkowy przetarł szlaki dla innych europejskich retro stylerów, takich jak na przykład BMW Z8, które powstało w 99 roku, czy Mini, które powstało w 2000 roku i nawiązywało do swojego angielskiego poprzednika. Ten, no, mów mi. Fiat 500, który też nawiązywał stylistycznie do 500-ki fiatowskiej produkowanej, wiadomo, też w latach 60. i 70. Muscle Cary też wróciły do swoich korzeni, jeśli chodzi o wygląd, i tak Mustang zaczął wyglądać jak Mustang niegdyś, także Camaro czy też Dodge Challenger też zaczęły nawiązywać stylistyką do tych aut, do tych swoich pierwowzorów. Szybki luk jeszcze taki całościowy na zewnątrz i zaraz zaglądamy sobie pod maskę. Już. Spokojnie. We'll be right back.
odmazką, moi drodzy, mamy silniczek, akurat w tym przypadku znany również z Golfa 4, tak samo cała mechanika pojazdu opiera się właśnie na Golfie 4, więc jednostki napędowe oferowane w Beetle to były właśnie takie same jednostki, jak były właśnie w Golfie 4 generacji, o pojemności, jeśli chodzi o benzynowe silniki, od 1,4 aż do 3,2 litra, w tym były właśnie 3,2, to był VR6, 2,5, 2,3 pięciocylindrowe i jednostki od 1,4 do 2,0, które to były jednostki czterocylindrowe. Tutaj w tym przypadku akurat mamy do czynienia z jednostką 1,40 litra o mocy 75 koni. No, delikatnie mówiąc, wariatem drogowym raczej ten samochód nie jest. Rozpędza się do setki w 14,6 sekundy. Osiąga prędkość maksymalną około 160 km na godzinę. I wydawałoby się nawet, że z takim silniczkiem auto będzie się nadawało do miasta, bo mała pojemność, to będzie niewiele paliw. Natomiast można się zaskoczyć, jeśli chodzi o spalanie tej jednostki, bo w tym przypadku wynosi ono w cyklu miejskim około 9 litrów na 100 km. Dlatego ja osobiście do tego samochodu polecałbym raczej jednostkę 1.8 Turbo, która była również montowana w tym pojeździe. Tam mamy dużo bardziej przyzwoite osiągi, a spalanie będzie tak naprawdę niewiele większe. No, konstrukcyjnie żadnej rewelacji nie ma. 16-zaworowa głowica. Wszystkie jednostki montowane tutaj, czy to benzyny, czy nawet 1.9 TDI, były uważane za trwałe. Natomiast trzeba uważać, ponieważ Volkswagen chyba miał osobny dział, który tworzył wariacje na temat istniejących silników. Otóż zmieniali parę części, nadawali inny kod jednostce silnikowej i tak w przypadku na przykład jednostki 1.4 to był jeden silnik, ale w 1.6 już były dwa, w 1.8 było 5 rodzajów silników, 1.9 diesel też występował w dwóch albo nawet trzech odmianach i trzeba wiedzieć po prostu, jaki silnik mamy pod maską. Taką wlepkę możemy znaleźć na przykład, jeśli została zachowana w oryginalnej książce serwisowej, bądź też w przestrzeni bagażowej koło koła zapasowego, albo gdzieś na obudowie rozrządu. I warto to wiedzieć, bo nie wszystkie 1.9 TDI montowane w tych samochodach nie miały takiej samej trwałości, jak na przykład legendarne 1Z. Naprawdę oni musieli chyba zagospodarować w jakiś sensowny sposób ludzi z administracji, żeby mieli co robić, dlatego ten dział pewnie do wymyślania kodów silników powstał właśnie w Volkswagenie. Silnik umieszczony, jak widać, poprzecznie, z przodu napędza koła przednie, skrzynie biegów dostępne były 5-biegowe manualne albo 6-biegowe manualne w przypadku wersji VR6 i także 5-biegowy automat. Co ciekawe, silnik VR6 w tym samochodzie to był tak zwany New Beetle RSI i miał on ponad 200 koni, rozpędzał to auto w 6,6 sekundy do setki, ale niestety taką wersję raczej będzie trudno dostać, ponieważ wyprodukowano ich tylko 250 sztuk. Jeśli w ogóle jakaś będzie i będzie w stanie do jazdy, na pewno będzie bardzo droga i ciężko ją zdobyć. Uwaga na 2.0, ponieważ jest uważany on za olejożerny. Dobra, zamykamy. Chodźcie teraz na fotel pasażera, pogadamy trochę o wnętrzu tego auta i zobaczycie, jak ciekawie również on wewnątrz został zaprojektowany. Zatem tu zamykam, tu otwieram i zapraszam do środka, jedę z tamtej strony. Wnętrze, jak na Volkswagena, jest zaprojektowane bardzo ciekawie i stylistycznie, futurystycznie można powiedzieć, bo mamy taką długą sięgającą przedniej szyby deskę rozdzielczą, która ma bardzo ciekawy kształt. Fajny jest ten tunel środkowy, dużymi wywiewami, całkiem nieźle zaprojektowany. Przełączniki do sterowania nawiewami są rodem jakby z Golfa, ale radio już mamy też takie świetnie tutaj wpasowane w obłość tej deski rozdzielczej. Fajny wygląd też wskaźników, duży prędkościomierz z małym wskaźniczkiem paliwa, który pokazuje rezerwę, pomimo tego, że bak jest prawie pełny. Malutki obrotomierzyk, nie mamy wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej. Przy zimnym silniku zapala się tylko taka niebieska kontrolka, która informuje nas o tym, że silnik jest jeszcze zimny. Poza tym przełączniki do kierunkowskazów i do wycieraczek są rodem z Golfa. Włącznik świateł również. Przyciski do sterowania lusterkami też prosto z Golfa są. Jest na przykład bardzo fajny tutaj na podsuwicy zegarek z termometrem temperatury zewnętrznej. Bardzo czytelny, dobrze widoczny, przyjemnie podświetlany również na niebiesko. Dwa duże cup holdery, które możemy wykorzystać na, jako schowki do różnych pierdół. Dwa gniazda zapalniczki. Nawet tutaj jest taki
uchwyt, który ma ciekawą fakturę, takiej jakby piłeczki golfowej, która też jest powtórzona na kierownicy, na gałce zmian biegów oraz na dźwigni hamulca ręcznego. Jest też tutaj nie za duży schowek. Seryjnie również Beetle były wyposażone w taki tutaj wazonik z kwiatkami, natomiast po latach te kwiatki już się zdążyły rozlecieć, no i to w większości czasu leży po prostu w schowku, ale wstawiłem go tutaj, żeby było widać, z czym to auto wyjeżdżało na przykład z fabryki. W drzwiach mamy takie małe, niezbyt praktyczne kieszenie, również na jakieś pierdółki. Jeśli chodzi o wyposażenie, można było spotkać bardzo różne tutaj wersje. Były też dostępne takie z klimatyzacją automatyczną, ze skórzaną tapizerką. Natomiast ten egzemplarz akurat jest wyposażony w klimatyzację manualną, ale na przykład szyby są sterowane na korbę. Widać, Niemiec jak zamawiał go, no to wolał wydać pieniądze na przykład na fabryczne radio i na klimę, a szyby postanowił sobie otwierać ręcznie. Tapicerka to jest tapicerka jak w wersji Generation. Były też takie w Golfach, a także w Multivanach, jasno szara z takimi ciemniejszymi szarymi wstawkami. Fotele kształtem przypominają mi bardziej te z Skody Fabii niż z Golfa. Nie są jakieś super wygodne, ale za to są obydwa regulowane również na wysokość. Regulację mamy też wszechstronną, jeśli chodzi o kierownicę. Dwie płaszczyzny, góra, dół, przód, tył. Sterowanie otwierania bagażnikiem w przypadku tego egzemplarza odbywa się też za pomocą przycisku, który jest na drzwiach kierowcy. Tu mamy też otwieranie elektryczne wlewu paliwa. Pierwsze serie New Beetle miały ukryte otwieranie do bagażnika pod znaczkiem z tyłu na klapie, natomiast te późniejsze już miały tutaj przyciski. Zarówno w jednych i w drugich rozwiązaniach te zamki czasem ulegały awarii i w tym przypadku ten bagażnik po prostu przyciskiem czasem się nie chce otwierać. Mam nadzieję, że przy oglądaniu właśnie bagażnika będzie można go otworzyć. Przestrzeni tutaj, przynajmniej za kierownicą, jest dosyć dużo. Nad głowami jest mnóstwo miejsca. Dla wysokich osób nie będzie problemu z zajęciem tutaj pozycji za kierownicą, natomiast będzie już trochę, dla kogoś może być już trochę siedzisko przykrótkie. Ta deska rozdzielcza właśnie mocno cofnięta pod szybę też daje wrażenie takiej ogromnej przestrzeni tego samochodu. Fajny system audio, ma 6 głośników, całkiem ładnie gra jak na 20-letni samochód. Ten egzemplarz pochodzi z roku 2002. Z grubsza tyle. Możemy spróbować się wcisnąć teraz do tyłu tego samochodu. Szczęka nam tutaj ogranicznik. Rozkładanie fotela bardzo proste. Z tyłu nie jest wcale tak tragicznie źle, jeśli chodzi o przestrzeń na nogi na przykład. Natomiast nad głowami już się robi bardzo ciasno ze względu na tą nisko opadającą linię dachu. Ja siedząc za sobą mam dosyć przestrzeni na nogi, mam tutaj około 10 cm, także naprawdę nie jest najgorzej. Auto było rejestrowane tylko na 4 osoby i tylko 4 osoby mogą podróżować tym samochodem. Siedzisko jest też bardzo króciutkie, nie jest jakoś super wygodne i naprawdę przez tą linię dachu tutaj no nie jesteśmy w stanie się w ogóle wygodnie tutaj oprzeć, więc podróżowanie na dłuższej trasie z tyłu New Beetle'a raczej nie będzie wcale przyjemne. Dobra, mam nadzieję, że ten bagażnik mi się otworzy, że mógł wam pokazać tą przepastną przestrzeń z tyłu. Spróbujemy. O Jezu. Łabasz. Tutaj właśnie są te przyciski i ten... udało się. Ten właśnie odpowiada za otwieranie bagażnika, drugi za otwieranie wlewu paliwa. Jak widzicie, też mamy lampki w drzwiach, które ostrzegają na przykład kierowców jadących z tyłu, że drzwi z tej strony są otwarte. Dobra, chodźcie zobaczyć, jak tam wygląda ten New Beetle z tyłu. Szału nie ma tak naprawdę, jak widać na załączonym obrazku. Bagażnik ma pojemność, uwaga, 209 litrów. No i to na pewno jest wadą tego auta. Jest tu też pełnowymiarowe koło zapasowe, a nie dojazdówka, więc to też sprawia, że przestrzeń bagażowa jest nieco ograniczona. Ta półeczka to jest też jakieś idiotyczne rozwiązanie, ponieważ nie ma tutaj sznurków, które by ją podnosiły w momencie, kiedy klapa jest otwarta. Jeśli zapomnimy o tym, żeby ją zamknąć i zamkniemy klapę bagażnika, to już jej nie złożymy z powrotem. Plusem jednak tego samochodu jest to, że ma składane oparcie tylnej kanapy. Dzięki temu możemy powiększyć przestrzeń bagażową do prawie
800 litrów, jeśli te fotele już tam legną sobie do końca. No i wtedy już powiedzmy coś większego zmieścimy, natomiast przy 4 metrach długości naprawdę ten bagażnik szału tutaj żadnego nie robi. No koszt fajnego designu to właśnie często jest ograniczenie praktycznych walorów pojazdu. Co ciekawe, jeszcze ten ma nawet hak z tyłu, tak po polsku, nie wiem po co, raczej do ciągania jakichś dużych przyczep ten samochód się nie nadaje. Składam to w takim razie do kupy i co, jedziemy. Jak to auto Mariana, musi też być przygazowa po odpaleniu motoru, natomiast będzie to najmniej atrakcyjna przygazowa chyba na całym moim kanale. Ale czego spodziewać się po małym, zwykłym czterocylindrowcu? Rewelacji nie. Rodem z koncernu Volkswagen, całkiem przyjemnie i zupełnie normalnie się prowadzi. Do układu kierowniczego zupełnie nie można się przyczepić, ani też nie można go jakoś w jakichś superlatywach pochwalić. Fajna praca skrzyni biegów, skotlewarka jest bardzo krótka, biegi wchodzą pewnie. No tak samo było też w Golfiku. Zawieszenie klasyczne zupełnie, z przodu MacPersony, z tyłu belka skrętna. Od dosyć dobrej trwałości, a także dosyć tanie w eksploatacji. Nie mamy tutaj właśnie drogich wielowahaczowych rozwiązań ani z przodu, ani z tyłu, więc koszty eksploatacji, jeśli chodzi o zawieszenia, są naprawdę na odpowiednim poziomie. Silniki i mechanika cała też pochodzi właśnie, to są konstrukcje też znane z Volkswagena, silniki 16-zaworowe, benzynowe. W tym też był 1.9 TDI, też uchodzą za jednostki bardzo trwałe, które nie mają jakichś większych problemów, jeśli chodzi o eksploatację, nawet na większym dystansie kilometrów. Ten samochód ma przejechane 246 tysięcy kilometrów. Jeździ zupełnie poprawnie, w ogóle nie czuć tego przebiegu. Tutaj to świadczy tylko o tym, jak solidną mechanikę wtedy już Volkswagen posiadał. Na plus na pewno praca zawieszenia, resorowanie nierówności odbywa się w sposób bardzo przyjemny, cichy. Układ zawieszenia jest odpowiednio sztywny. Dla niektórych może być zbyt sztywny. Tak stare auto, można powiedzieć, konstrukcja już sprzed ponad 20 lat, a jeździ naprawdę całkiem przyjemnie i współcześnie. Kwestia przyzwyczajenia. Również nie widać, gdzie kończy się maska samochodu i to może utrudniać nieco parkowanie, natomiast on nie jest też przesadnie długi, ma trochę ponad 4 metry długości, więc manewrowanie raczej nie będzie jakimś problemem, chociaż średnica zawracania do jakichś rewelacyjnych nie należy. W sumie to co, taki krótki wyjdzie mi ten film? Aż niemożliwe, żebym tak mało pogadał o jakimś aucie. Auto, które w zasadzie nie miało konkurencji wówczas na rynku, bo ciężko go plasować w segmencie małych aut miejskich, takich jak Polo, Clio, Corsa i tego typu samochodów, bo wymiarami zewnętrznymi może jeszcze pasuje do tych aut i w zupełności mieściłby się w tym segmencie, natomiast jakby jego strona praktyczna czy użytkowa no nieco odbiega od tych pojazdów. A trzeba jeszcze pamiętać, że ten samochód to nie był ten Beetle, czyli ten Garbus czy Kaffel, którego Niemcy pokochali i pokochał go cały świat, dlatego że był prostym i tanim samochodem, właśnie dlatego samochodem, który zbudował markę jako samochód dla ludu. Volkswagen New Beetle powstał tak naprawdę z myślą o zupełnie innej grupie klientów. Mieli to być bogaci, młodzi ludzie, którzy chcieliby się wyróżniać jakoś na ulicy, a na pewno to auto wyróżniało się w czasie swojej premiery, a także wyróżnia się mocno do dziś. Cena nowego
Beatla na polskim rynku, takiej bazowej wersji, w momencie premiery, to było 80 tysięcy złotych i to było więcej, dużo więcej niż trzeba było zapłacić na przykład za podstawową wersję Golfa, a już nawet prawie gołego Passata można było dostać za te pieniądze. Tak samo było później już z Mini czy 500, gdzie to nie były takie małe, tanie pojazdy, miały być stylowe i właśnie drogie, pomimo tego, że były niewielkich rozmiarów, miały słabe osiągi, czy mało pojemny bagażnik, zupełnie niepraktyczny, jeśli chodzi o taką codzienną jazdę. Co mi się bardzo podoba, jeśli chodzi o samą jazdę tym samochodem, to jak patrzę w boczne lusterko, to widzę takie szerokie nadkole i to wygląda, jakby się jechało normalnie jakimś sportowym samochodem typu Porsche. A wiadomo, że przecież Ferdynand Porsche tak naprawdę to on zerżnął od Ledwinki, czyli od projektanta czeskiej Tatry, właśnie Volkswagena Typ 1. Dlaczego mówię, że zerżnął? No bo tak Czesi wymyślili ten samochód, jakby samochód z silnikiem z tyłu chłodzony powietrzem. To było właśnie coś, co robiła Tatra w ówczesnym czasie i tak konstruowali wówczas swoje samochody. Ferdynand Porsche wiele razy przyznawał się, że zaglądał Ledwince przez ramię i patrzył, co on tam robi na tej desce kreślarskiej. Kiedy Typ 1 powstał już w 1938 roku, Tatra wytoczyła proces Volkswagenowi właśnie o kradzież patentów i kradzież właśnie tego projektu samochodu. Hitler powiedział, że on w sumie się tym nie będzie przejmował i jakoś to załatwi. No i załatwił to w ten sposób, że najechał na Czechosłowację w 1938 roku i Tatra już przestała być firmą czechosłowacką. Po wojnie Tatra dostała od Volkswagena odszkodowanie, natomiast wiadomo, że Garbus został w produkcji na wiele lat i wszyscy kojarzą go właśnie z niemiecką marką, a nie z czeską Tatrą. Niestety takie to były burzliwe czasy w Europie. Auto też z tym motorem 1.4 nie dość, że niezbyt sobie dobrze radzi z przyspieszaniem, to jest też dosyć głośne. No, przy prędkości około 100 na godzinę mamy ponad 3000 obrotów na minutę. Więc hałas jest już przy większych prędkościach dosyć wkurzający. Lubię wracać tam, gdzie byłem już, więc wracam w to samo miejsce, gdzie zaczęliśmy tą przygodę z Beatelkiem. Gazowa lipa. No i co? Podsumowując, ciekawy eksperyment Volkswagena, który tak naprawdę moim zdaniem udał się świetnie. No, auto doczekało się swojego następcy i sprzedawało się całkiem nieźle, także taka wariacja tej marki jednak okazała się całkiem niezłym sukcesem rynkowym. Jeśli chodzi o sytuację na rynku wtórnym w tej chwili, no to jest w czym wybierać, powiem Wam szczerze. New Beetle tak z początku produkcji, czyli jeszcze z lat 90. kosztuje mniej więcej 7-8 tysięcy. Najdroższe egzemplarze z końca produkcji, czy tudzież kabriolety, o czym nie mówię, bo auto występowało również w wersji cabrio, o czym nie wspomniałem wcześniej, kosztuje mniej więcej jakieś 20 do 25 tysięcy. O RSI nie mówię, bo nie widziałem oferty żadnej w Europie na sprzedaż takiego modelu. No, za te pieniądze otrzymujemy auto, które nadal wygląda całkiem świeżo, jest solidnie dosyć skonstruowane i bardzo się wyróżnia. Chociaż nie jest to auto zupełnie dla mnie, bo według mnie to jest raczej auto z kategorii pojazdów damskich i nie znam żadnego faceta, który posiada New Beetle'a. No ale to taki był jakby target rynkowy Volkswagena w tamtym czasie, no bo to z wyglądu jest taki właśnie przyjazny, pocieszny samochodzik. Kończymy to spotkanie na dzisiaj, jadę odwieźć go właśnie właścicielce, chociaż była to całkiem przyjemna przygoda
z tym wozem. Pogoda mnie dzisiaj nie rozpieszcza, dlatego musiałem się chować właśnie pod drzewami po lasach. Dzięki temu też nie musiałem na sobie nosić tej maseczki wstrętnej, ale żeby nie było, że jestem jakimś wywrotowcem totalnym, to posiadam takową i jak przystało na fana motoryzacji, jest to maseczka w samochody. Taka właśnie, o! I jak trzeba, no to ją noszę. Ale jak tutaj nie trzeba, to nie nosiłem. No dobrze, to tyle w tym odcinku. Aha, rzadko o tym wspominam, ale jeśli wam się podobało, to jak przystało na rasowego youtubera, zachęcam was do tego, żeby zostawić mi jakiś komentarz, dać łapkę w górę, jeśli film wam się spodobał, a także możecie subskrybować mój kanał, żebyście dostawali powiadomienia o kolejnych odcinkach i żebyście byli na bieżąco z tym, co Automarian produkuje na swoim kanale i o czym opowiadam, jakich samochodach. Przypominam o moich seriach 500+, która to będzie o minivanach, o serii aut lat 90, do której szereguję ten pojazd, a także o Modern Erze, którą będę rozwijał w najbliższych miesiącach nieco szerzej. Dobra, trzymajcie się, nie zabieram wam więcej czasu. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!